Kochani w mojej sypialni, w naszej sypialni, witam was kochani w czwartym odcineczku Euro Truck Simulatora 2. No, będę musiał teraz niestety dosyć intensywnie i ciężko walczyć z kredytem. Nabrałem 300 tysięcy kredytu, masakrycznie dużo. Jak teraz o tym myślę, to chyba nie było to zbyt przemyślane. Muszę generalnie, moje kochane misie, coś zrobić, żeby zarobić, więc sortujemy po prostu według ceny. Bo muszę jak najdłuższe trasy robić. Do Gradsu. Do Gradsu byłoby spoko. Jest duża różnica, ale chyba wolę pojechać do Berlina. Bo wiecie o co chodzi, chciałem wybrać sobie trasę, która będzie prosta, a prosto się jedzie po Niemczech, więc jak ma być prosto, ma być z Niemiec, to Szczecin, Poznań to są te miasta, z których warto ruszyć. Ruszymy ze Szczecina, zarobimy 7600 euro. Ach, ja tu mam chyba 8. Więc przy założeniu, że będę miał takie trasy jak ta, po 7000 i mój pracownik zarobi ze 2000, to powinienem wyjść na zero. Nie policzyłem, słuchajcie, kosztów kredytu. Przyznaję się bez bicia. Nie policzyłem. Ale generalnie mam prawie 9000 kredytu. Każdego dnia 9000 będę musiał płacić, a mój przychód to jest 13, z moimi oczywiście trasami, więc nie jest różowo. Mam pracownika, słuchajcie, już jednego, ziomuśka, coś tam zarabia, nie mówię, że nie. Ale większość chyba jego zarobków to tak naprawdę idzie ode mnie, znaczy naszych zarobków. Nawet na jeden kredyt nie zarabia jeszcze. Więc jest, słuchajcie, jak jest, a pracować trzeba. Z moimi czasami 13 to wychodzi jakieś 5000 in plus. Nie jest lekko, słuchajcie. To będzie dłuższa trasa. Troszkę. Ale po autostradzie, a to jest zawsze duży plus, bo te trasy autostradowe poza Polską po prostu możemy jechać inaczej. Możemy jechać szybko, możemy jechać nie zważając na różne dziwne zakręty i serpentniki. Dlatego wziąłem taką trasę. Gdzie tam była trasa za 8, była za 9. Ale to Austria, to Czechy, to Słowacja, to Węgry, to są serpentyny. Więc lepiej jechać w ten sposób. Szczecin, jakieś miasto w Niemczech, to będą trasy, które pozwolą mi w miarę szybko się przejechać. Raczej nie starczy czasu na dwie misje jednego dnia, na dwie trasy, bo chciałbym tak starać się zachować. Czekajcie, bo to tutaj jest dystans. Paliwa starczy. Chciałbym zachować te odcinki póki co w takiej konwencji półgodzinnej. Bo to jest chyba taki dobry czas, żeby sobie zagrać, żeby sobie pograć, żeby troszkę wam opowiedzieć co, gdzie, jak, kiedy i dlaczego. No dzisiaj jest jeszcze niedziela. Nagrywam czwarty odcinek. Zrobiłem część obowiązków domowych. Jest godzina 19 prawie, więc myślę, że jak skończę ten odcinek, jak dokończę to, co muszę zrobić w domu, to akurat na wyniki wyborów się załapię. Według bazarku nie będę szczęśliwy, a ja to troszkę już do tego przywykłem, że od kilku lat bo i nie wygrywają i zapowiada się na to, że nie wygrają i teraz, no ale trudno. Raz się żyje. Może będzie lepiej.
A oceni, słuchajcie, to wszystko nikt inny jak historia. Ale ten daw głośny jest. Wydawało mi się, że ta Scania i Volvo, którymi jeździłem poprzednio, były jakieś takie przyjemniejsze do prowadzenia. Ustawimy tempomacik i jedziemy. Wiecie, że ja lubię tak troszkę szarżować czasem w DTS-ie. Jest to, wybaczcie mi, ale nie jest to takie do końca złe, tak mi się wydaje. Bo dzięki temu, że tak szybko jadę, to może będą wypadki, będzie jakaś akcja. A poza tym, moi drodzy, będę w stanie wam troszkę może więcej nagrywać. Bo jednak powiedzmy takie pół godzinki to w miarę łatwo sobie wygospodarować. A jeżeli miałoby być to dłuższe odcinki, to może być ciężko z czasem. Szczególnie, że tak jak mówiłem wam chyba w ostatnim odcinku, teraz mam 2 tygodnie remontu, a potem 2 tygodnie urlopu, więc jeżeli bym chciał, a chyba bym chciał, żebyście mieli też jakieś odcinki być może na teraz i na moje wakacje z czegoś, to musiałbym już teraz, póki nie ma godzinki w domu, póki mogę mieć troszkę czasu więcej, to chyba ponagrywać też, tak? Może byłaby to taka miła odmiana, jakby się codziennie pojawił odcinek z jakiejś gry przez na przykład miesiąc. Świetna sprawa, tylko pytanie, czy ja będę w stanie nagrywać tyle odcinków. Zobaczymy. Ciągle przypominam wam o asach pancernych. Jeżeli macie jakieś fajne bitewki, to ja ciągle mogę nagrywać. Nie gram teraz w WOTA, bo w ogóle w nic nie gram, tylko teraz w ETS, ale jakbyście mieli ochotę, albo byście jakieś fajne bitewki do serii Asy Pancerne mieli, to ja proszę o linki, proszę o tablicę, źle pojechałem. Ale ze mnie ciućma. Ale słuchajcie, muszę to zrobić. Sprzed minuty może się uda, może to jest przed tym zakrętem. Przefabrykowane coś, o kurde. Czy to coś da się zakręcić w ten sposób? Kurczaki. Nie, no ja stąd nie wyjadę tyłem. Boże, no muszę cofać się naprawdę na początek. Jak ja jestem upośledzony, to bójcie się Boga. Spróbujemy jakoś tutaj może tą nawrotkę wykombinować, tak? Tak.
większym zawiaskiem, poczekajcie. Już prawie, słuchajcie. No ty mi tu nie wjeżdżaj, dziadu. Jak ty mi podjeżdżasz, to ja nie jestem w stanie tak wyprędzić. Panie kochany. Ale numer. Cały ja. Ale dobra, wyjechaliśmy. Wyjechaliśmy. Nie było łatwo. Ale jakoś się udało, słuchajcie. Miałem sobie ustawić. Ten wygląd kamery, czekajcie, ja to zrobię. Jak gdzieś to się robiło, regulacja, o. Teraz nawet za bardzo. Ale ogarniemy to, słuchajcie. Zmienimy jeszcze raz. Pa, 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 pa. Słuchajcie, bo praca do mnie pisze, no. Dobra, praca pisze, ale może poczekać. Jedźmy, jedźmy, bo to się tak skończy, słuchajcie, że nie dojadę w końcu do tego. Może gdzie ja w ogóle jadę? Do Erfurtu. Erfurt to ważne miejsce. Pamiętam. Chyba w pierwszym podejściu do ETS-a, jak robiłem, grałem wtedy z Bastkiem i z Jackiem, miałem tam garaż w Erfurcie. Oni mieli we Frankfurcie chyba, bo to blisko. Także to, co tam się działo, to byłem cały ja na tym zjeździe. Pomylić trasę, potem przez 8 minut, czy tam ile jest zawracać, to jakby cały markowy w pełnej krasie.
Ważne, żeby jechać teraz spokojnie i starać się nie wylądować w rowie. W teorii jest to bardzo proste, w praktyce wygląda różnie. No, dzięki byczku, że tak mi tutaj zjeżdża z drogi, szanuję to bardzo. Tak, myślę, że te 120 na godzinę to jest taka dobra prędkość. Za jakieś 10 minut dojedziemy. Będziemy mogli oddać misję. Wskoczy nam też nowy poziom, więc sobie podniesiemy jakieś tam ładunki. Ale raczej nie trasy, bo nie będę robił dłuższych tras na razie, więc może jakieś ADR-ki podniesiemy albo dostawy na czas, zobaczymy. Takie trasy właśnie na te pół godzinki to jest to, co będę chciał w tej chwili na tym gameplayu robić. Zobaczymy, słuchajcie, czy da się jeszcze przyspieszyć. Sto trzydzieści wchodzi. Tutaj nie ma zakrętu, więc tak naprawdę można sobie troszkę folgować. Jest trochę z górki. Czy dojdzie do 150? To by było szalone, co? Naprawdę, patrzcie, znowu przejechałem. Czy tam nie przejadę nawet? Bo jest wypadek. Dobra, jedziemy. Tam to był jeden z tych wypadków, w których nie ma przejazdu. I co ja mam zrobić w takim wypadku? No nic nie zrobię. Poboczem gdzieś tam się przepychać. Beznadzieja, słuchajcie. Kto tą grę wymyślił? No nic, jedziemy. Starczy mi czasu? Tak, bo 6 godzin jeszcze. Aż muszę zobaczyć, czy to jest w ogóle do, czy to było do ominięcia. Tutaj się skończył ten, skończyła bagieta, tam się zawinęło, tak to.
Wszędzie barierki. Muszę sobie chyba czekać GPS-a włączyć zaraz. Na szczęście dużo nie musiałem nadrobić. Czekajcie, ja sobie zatrzymam się. Wejdę w opcję rozgrywki, włączyć GPS-a. Może być tak. To nie tutaj. To w dźwięku było. Albo jestem ślepy i nie widzę. Głośność. Włącz nawigację głosową. Polski. Do dzieła. Jesteśmy na miejscu. Cali i zdrowi. Przeliczam trasę. Dobra, niech będzie tak. Nawigacja się przyda. Szczególnie, że czasem się zagadam i wiecie, co się dzieje. Nie będę wam mówił, bo sami widzicie. A następnie zjedź w prawo. I znowu mi zostało jakieś 10 minut. No, to cały ja. Skręć w lewo. Macie kierunkowskaz, bo potem mi taka jedna starcia gada, że kierunkowskazów nie włączam. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Damy długie. Mandatu i tak nie dostanę. Martwi mnie, wiecie co mnie martwi? To, że późno się robi. Będę musiał po nocy kuć. No ale co zrobić? Jak się zachciało nagrywać odcinki ZTS-a, to trzeba teraz cierpieć. Po prostu. Trzymaj się prawej strony.
Więcej szczęścia niż rozumu, dobra. Teraz powinno już pójść łatwo, chyba że znowu coś z pintole. Tak, ale najbardziej mnie martwi właśnie kasa, nie? A raczej jej brak. Wiem, że mam kredyt do spłaty. Wiem, że na kolejną ciężarówkę, która może mi pomóc, musiałbym zarobić sam. To jest 100 tysięcy euro. Mam 30, ale nie jestem pewien, czy każdego dnia uda mi się uzbierać te 9 tysięcy. To jest niestety spore, spore wyzwanie. Na pewno zrobię jedną rzecz. Troszkę ustawię sobie inaczej ten pojazd, bo jest ok, ale w teraz w dzień to świetny wybór. Jak nic nie widać. Dobra, to muszę zrobić to. Muszę zrobić to, słuchajcie, jak będzie jasno. Zaczął padać deszczyk. Zaczęło padać bardziej. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Tak, dlatego właśnie potrzebuję tego GPS-a. Jestem gapa, czasem się zagadam. To jest coś, czego nie zrozumie nikt, kto nie streamuje, ewentualnie nie nagrywa odcinków. Jak człowiek gada, jest skupiony na czymś innym, to czasem nie zobaczy zjazdu. To nie chodzi tylko o mnie, że jestem taka lama, nie? Ale generalnie tak jest. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Skręć w prawo. Zobaczymy ważną rzecz, czy we Gwurcie są jakieś, wiecie, salony, tego typu rzeczy. Nie, nic takiego tutaj nie ma. No dobra. To jedziemy dalej. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo.
Skręć w lewo. Będzie na lewo z pozytywów. Po tej trasie. Skręć w prawo. Skręć w lewo. Koniec trasy. Pójdziemy na łatwiznę, słuchajcie. I tak już ten odcinek długo trwał, nie? Miałem dwie pomyłki, nie będę się już kompromitował bardziej parkując tyłem. Dojechaliśmy. Nic specjalnego nie przywieźliśmy, ale ważne jest to, że mamy zarobek. 7 tysięcy wskoczył, odnetnie uszkodzony. Level też wskoczył. Dajmy sobie delikatny ładunek. I cóż, 38 na kredyt prawie zarobiliśmy. Wam pięknie dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, do zobaczenia już w następnym odcinku, który będzie na kanale jutro. Pa, pa i cześć!